O, dobra, ok. I teraz, jak ten stworzeń nam się wcisnął, to nam koło ustawi ustawiło się na pewnym zakresie. Tu jest wskaźnik, to co dotykam, a tu jest skala, czyli mniejszy ścieg, większy ścieg. I regulujemy długość ściegu w ten sposób, że wduszony, ten wduszony, wduszony do końca, wduszony o tak jak w tej chwili, o proszę, całkowicie do końca, przekręcamy kołem albo do przodu, albo do tyłu i w tym momencie zmniejszamy bądź zwiększamy gęstość, tak zwaną długość ściegu. Następną regulacją jest regulacja różnicowego dyferencjału, czyli czy on ma nam marszczyć, czy nam, ma, ma nam rozciągać. Poluźniam tutaj tą śrubę dużą, czarną i jak opuszczę tą dół, tą regulację, to on będzie nam marszczył. Przednie transporty będzie zabierał więcej niż tylny. Jeżeli dam całkowicie do góry, to będzie nam rozciągał, bo tylne ząbki będą przesuwać bardziej niż przednie. A jeżeli nic nie chcę, no to ustawiam to w połowicznym tu jest, tu, jest takie, tu jest taka kropka, tu jest taka kropka i ustawiam w połowicznym tego zakresie. I teraz to S. Dochodzimy do tego S. To S to jest właśnie ta regulacja, wyciągnięta na zewnątrz. Jest ona tu opisana w ten sposób tym rysunkiem. O tak. I jest tu pokazane, że w jedną stronę ząbki opuszczamy, w drugą stronę ząbki podwyższamy. Czyli w tą stronę przykładowo obniżymy, w tą stronę transporter jest na jakiejś tam wysokości, a w tą stronę podwyższymy. Czyli przykładowo na grubsze tkaniny w tą stronę, na średnie tkaniny tu, a na bardzo lekkie w tą stronę. I tu mamy właśnie tą regulację. Mamy fajny zakres, jest strzałka, wystarczy to poluźnić. I już, proszę bardzo, w tą stronę bardzo wysoko zęby, w tą stronę bardzo nisko transporter. A jeżeli chcę idealnie równo, tak jak jest, że tak powiem, w normalu, po prostu przykręcam to strzałka do tej, do tej, do, do, do tej, do tej kropeczki, tak? W ten sposób muszę wyrównać to ostrość No i tak to wygląda. Tu mamy nożyk do przecinania tych nitek, że jak kończymy szycie, o, proszę bardzo, to możemy zrobić tak. W ten sposób, i teraz, co ważne, ważne jest to, że ta maszyna nam sama pozycjonuje, I jeżeli przykładowo, jeżeli szyję, i ona zawsze zatrzyma te igły w górnej pozycji, w tej pozycji, w tej pozycji. Oznakiem tego jest ta kreska na górze. Bo gdybyśmy coś tu się za bardzo tu bawili, to ta kreska może zejść nam na dół. To wtedy będzie dolna pozycja. To wystarczy wdusić dłużej guzik, i, i tak, żeby po prostu ta kreska była przy P do góry. I teraz dalej. Na czym to polega? Jeżeli te igły nam się unoszą, zawsze zatrzymują w górnej pozycji, to możemy tą stopkę tutaj ściągnąć. I jak ją otwieramy? Tu jest z tyłu taka rękojeść. Naduszamy maksymalnie na dół. Proszę, stopka praktycznie rzecz biorąc mi wyjechała sama. Odsuwam tą stopkę, odsuwam tą stopkę, tak? Puszczam tą jakoś i w tej chwili mam tutaj dostęp, tak? Mam tutaj dostęp do nici, do igieł, do wymiany igieł i tak dalej, tak? Wszystko tutaj widzę, nie? Jeżeli chcę ją zamknąć z powrotem, tak jak wtedy, to na dół maksymalnie. Stopka nam tu podjeżdża do oporu. Zamyka się i tego sprawdzamy, wszystko jest w porządku. OK. No i to wszystko. Także maszyna jest gotowa. Następna wymiana oleju po dwóch latach. Także można pracować. Śmiało. Pozdrawiam.